Przyjadę tutaj. No parę bramek już uderzyłem, także genialne. Rzeczywiście grają naprawdę w dobrych klubach za granicą i niczym nie odstajemy tutaj w tym momencie, a nawet myślę, że wyprzedzamy. No mamy też przecież te centra pobytowe, te wspaniałe ośrodki. I to jest ważne, żeby drużyny teraz inwestowały w swoje jakby środki przygotowań, akademie piłkarskie, szkolenie dzieci i młodzieży, bo to jest przyszłość, żeby na tych stadionach grali nasi zawodnicy. Także jest dużo do pracy, ale ja się ogólnie cieszę z tego, co jest w tej chwili. Jestem spokojny o zorganizowanie miejsc dla rozgrzewek i o przykrycie. Tak, tutaj to jest standard europejski, się przykrywa sztuczną nawierzchnią. No a tak jak mówię, no, jak tu się odbywają koncerty, to musi też ciężki sprzęt gdzieś jeździć i to jest norma, tak jest na każdym stadionie w tej chwili nowoczesnym, budowanym. Ja tu nie widzę żadnych problemów. Z tych stadionów, które pan zwiedzał, na Euro 2012, które na pan robi największe wrażenie? No wie pan, każdy jest inny, to jest najważniejsze, nie są wszystkie podobne. Każdy ma swoją specyfikę. No ja ten jest jak burszny, że ja w to nie wierzyłem. A jak przyjechałem, chciałbym w nocy jeszcze zobaczyć, jak jest podświetlone. Powiem, że to jest dopiero robi wrażenie. No ale fantastyczne. Naprawdę bardzo mi się podoba i chciałbym, żeby one wszystkie były po prostu zapewnione na każdym meczu, bo to też jest bardzo ważne. I żeby był to, co o czym mówimy, żeby był bezpieczny, żeby tutaj ludzie przychodzili po ciężkim tygodniu pracy na rozrywkę z dzieciakami, z rodziną, by się dobrze bawili.